Witajcie serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak patrzę po Was i cieszę się, że nie wyjechaliście na urlop do Polski czy gdziekolwiek. Że jesteśmy dzisiaj tutaj na tym miejscu, aby chwalić Pana, aby przeżywać siłę zmartwychwstania. To jest siła, to jest największa siła w całym wszechświecie. Siła zmartwychwstania, siła życia, siła miłości. Została ona objawiona w Jezusie Chrystusie. My jesteśmy jej uczestnikami. Czyż nie jest to powód, by dziękować Bogu? By jemu oddawać chwałę, by cieszyć się Jego obecnością. Pozdrowienia mam od brata Andrzeja Zielińskiego. Jego syn tutaj siedzi z przodu. Pisał dzisiaj do mnie i kazał też cały zbór pozdrowić. Z okazji tych świąt, ale wierzę, że nie tylko z okazji święta możemy się pozdrawiać, bo w zasadzie znaczenie tych świąt nie jest ograniczone do tych kilku dni teraz, ale do całego roku. Do każdego dnia i do każdej nocy, do każdej chwili, do każdej sekundy naszego życia. Tchnienie Boga, Duch Święty jest w nas, dlatego że Jezus utorował drogę ku temu. Sens ofiary Jezusa Chrystusa był taki, żebyśmy nie byli wyobcowani, byśmy nie byli jak sieroty, ale abyśmy byli dziećmi Bożymi, abyśmy mieli spotkanie osobiste, spotkanie z Bogiem. To się wykonało w Jezusie Chrystusie, bo wszystko, co nas oddzielało od Boga, co to było? Twoje i moje grzechy. Jezus wziął na krzyż na siebie. Stara pieśń mówi: To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie jakąś chyba linijkę tam opuściłem. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie w tej ciszy przebywać wciąż chcę potrzebujemy ciszy aby spojrzeć na miłość boga objawioną w Jezusie Chrystusie i cieszę się że w czasie modlitwy w czasie uwielbienia boga mamy taki czas głębokiej refleksji to dla mnie to dla ciebie to dla mnie każdy z nas może osobiście tak to wyrazić przed bogiem to dla mnie ty uczyniłeś abym ja nie był zgubiony ale abym miał życie wieczne jak wiele osób jeszcze jest zgubionych jak wiele jeszcze jest serc, które czekają na Ewangelię. Najbliższy wtorek będziemy znów mieć czas modlitwy i postu. Kto może, niech pości jak najbardziej. Zmobilizujmy się, zmobilizujmy nasze duchowe siły, które mamy w Bogu, aby się połączyć. Wiele jest jeszcze serc, które czekają na Ewangelię. To są nasi bliscy, współmałżonkowie, dzieci, rodzice, wnuki i tak dalej. Znajomi, bliscy, przyjaciele. A ciągle wyznajemy, że Słowo Boże ma moc, bo przecież to, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, że uwielbiamy Boga, jest świadectwem tego, że Bóg żyje, że Bóg nasze życie zmienił, że nas zbawił, nas uzdrowił, nasze wnętrze, naszą duszę, dał nam nową, czystą, prawdziwą godność, dzieci Bożych. Bóg nie chce, by to błogosławieństwo Bożego Królestwa Światłości zamknęło się na nas, ale po to je nam dał, abyśmy dalej przenosili Bożą miłość, Bożą prawdę całym swoim życiem, abyśmy byli światłością. Abyśmy byli jak miasto na górze, widoczni, widoczni. Tam, gdzie jesteśmy i też, gdy jesteśmy z naszymi rodzinami, czy w Polsce, jeżeli będziecie słuchać tego zwiastowania, czy gdziekolwiek, bądźmy światłością Jezusa Chrystusa z martwych wstałego. Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał po to, aby to dzieło zbawienia i łaski mogło dotrzeć do wielu, wielu jeszcze serc. Tekst Bożego Słowa dzisiaj zapisany jest w Ewangelii Jana w XIX rozdziale, od wiersza 28. W Biblii są różne pogrzeby opisane, różnych ważnych ludzi, bohaterów wiary, jak na przykład Mojżesz sam Bóg mu urządził pogrzeb. Nie wiadomo gdzie jego grób. I o wielu Bożych mężach, o królach w Izraelu czytamy i umarli, zostali dołączeni do swoich przodków. Ale pogrzeb Jezusa Chrystusa bardzo szczegółowo został opisany, jak żaden inny z pogrzebów na kartach Pisma Świętego. Przeczytajmy sobie ten fragment, kiedy Jezus jeszcze wisiał na krzyżu, kiedy konał z powodu naszych win, przelał swoją świętą krew. Jak to później się wydarzyło? 19 rozdział Ewangelii Jana od 28 wiersza. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. wisiał na krzyżu. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt Hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała. Nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy poszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego, lecz jeden z żołnierzy, Włócznią przebił Bok Jego, i zaraz wyszła krew i woda. A Ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a Jego świadectwo jest prawdziwe, i On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. To bowiem stało się, abyście wypełniło Pismo, Kość Jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi Pismo zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Do tego miejsca znana historia, gdybyśmy ją dalej czytali, byśmy ciągle wiedzieli, co się wydarzyło, bo już mamy to w pamięci, już od lat. Chciałabym, abyśmy dzisiaj zwrócili na kilka myśli z tego tekstu naszą uwagę. W takich dramatycznych warunkach Chrystus umierał. I wydawałoby się, że czy jeszcze Bóg ma kontrolę nad tym wszystkim? Teraz, gdy czytałem ten tekst, taka myśl mi się pojawiła. Proroctwa mówiły, że kość Jego nie będzie złamana. A wtedy przestępcom, których krzyżowano, żeby już skonali, jeżeli jeszcze. Dech był w ich piersiach, łamano golenie, bo nie mogli się już podciągnąć na nogach, żeby złapać oddech. Krzyżowanie to była straszna śmierć, straszna egzekucja. Obywatele Rzymu nawet nie musieli myśleć, że coś takiego ich spotka. To tylko inne narody, które były pod panowaniem Rzymian. Najbardziej drastyczna śmierć Rzymianie wymyślili, żeby męczyć przestępców. Żeby śmierć była długa, czasami nawet kilka dni złoczyńcy umierali. Zbliżało się już, zbliżał się już zachód słońca, koniec dnia, no, trzeba było porządek zrobić. Rzymianie też dali się uprosić Żydom, żeby ciała przestępców nie leżały po zachodzie słońca, nie leżały czy nie wisiały raczej na krzyżu czy na krzyżach żadna kość jego nie została złamana bo Jezus już skonał nawet to się wykonało to proroctwo i nad tym bóg miał kontrolę i czasami my możemy w naszym życiu myśleć wszystko się wali wszystko jest takie trudne niezrozumiałe ból cierpienie za bólem i tak dalej czy bóg jeszcze czuwa na tym wszystkim czy jeszcze bóg ma kontrolę nad naszymi wydarzeniami naszego życia oczywiście że ma w bólu i w goryczy siła taką też śpiewamy. I taka główna myśl, to Bóg ma wszystko właśnie pod kontrolą. Jezus wisiał na krzyżu. Wypowiedział słowa pragnę, co mu podali łyk świeżej wody? Nie, ocet. Spróbujcie sobie tak w domu, jak będziecie, nalać troszkę do szklanki, octu i tak wypić. A tym bardziej Chrystus, który już konał i chciał troszkę wody, pragnę, podali mu ocet. To też słowo z Psalmu 69. To, na co chcę bardzo wyraźnie zwrócić uwagę, to ostatnie słowa Jezusa, przed tym jak skłonił głowę i oddał Ducha. To wykonało się, wypełniło się. Wszystkie słowa, które Jezus wypowiadał, miały swoje znaczenie. Również to, kiedy mówił przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą co czynią. Jezus do końca swojego życia, aż do tego momentu, kiedy oddał Ducha, zawsze wypowiadał słowa prawdy. Wykonało się. Zastanawiałem się, dlaczego nie, nie powiedział Syn Boży, Syn Człowieczy, który już konał na krzyżu, już nie mogę, na przykład. Albo to już koniec, albo już nie wytrzymuję. Wypowiedział ostatnie słowa, wykonało się, wypełniło się, stało się, wydarzyło się. Coś zostało dokonane. W Jezusie Chrystusie, zbawienie dla Ciebie i dla mnie. Wykonało się, stało się. Gdy tak zestawimy te wypowiedzi z opisem stworzenia świata z pierwszej księgi mojżeszowej. W pierwszej księdze mojżeszowej czytamy, że Bóg wypowiedział słowo i stało się. Niech będzie światłość, stała się światłość. I tak po kolei, stało się, stało się. Kiedy Bóg stwarzał pierwszych ludzi, Adama i Ewę, stało się, Bóg utworzył pierwszych ludzi. Coś zostało dokonane. I Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, na swój obraz i na swoje podobieństwo. Możemy sobie wyobrazić parę, mężczyznę i kobieta, tylko w takim zestawieniu. W jedności, w miłości są obrazem Boga. Na swój obraz, na swoje podobieństwo Bóg stworzył Adama i Ewę. Nawet powiedział, że to było bardzo dobre. Na swój obraz. Na obraz swojej miłości. Tak, na początku nabożeństwa powiedzieliśmy, że Bóg objawił swoją miłość nam nie jako jakąś teorię, jakąś wiedzę, jakąś ideologię, ale objawił ją w Jezusie Chrystusie. Swoją mądrość, swoją prawdę i swoją miłość w Jezusie Chrystusie. To stało się. To stało się wydarzeniem, faktem. To nie jest tylko jakaś informacja, jakaś filozofia, jakaś wiedza. Nie, to jest wydarzenie, to jest fakt. Stało się. Ten piękny obraz. Bożej miłości. W języku greckim są cztery rodzaje miłości i w naszym języku, chociaż jest jedna nazwa, to też są cztery rodzaje miłości. Miłość agapea, Boża miłość bezwarunkowa, miłość storge, miłość rodzinna, małżeńska, miłość fileo, przyjaźń, miłość w relacji, w przyjaźni i miłość erotyczna. I kiedy popatrzymy na miłość i na mężczyznę i kobietę, na małżeństwo, kiedy Adam powiedział: Ta jest dopiero kość z kości mojej, ciało z ciała mojego, jedno ciało, małżeństwo, piękny obraz miłości, Boga. Ten czworaki obraz miłości ma swoje miejsce właśnie w małżeństwie. Ten obraz. Bożej miłości został zniszczony, zdewastowany przez grzech. I człowiek, zamiast być obrazem Boga, zaczął odzwierciedlać, odbijać coś przeciwnego. Grzech, nienawiść, niewierność, przemoc, kłamstwo. To wszystko zniszczyło ten obraz. I teraz gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa rozpiętego na krzyżu, obraz człowieka. Znęcano się nad Nim, bito Go, sponiewierano, zhańbiono. obraz człowieka. Jaki to obraz z powodu naszych grzechów. Bardzo często czyta się Księgę Izajasza, 53 rozdział bo jest ta mowa w proroczy sposób, jak Izajasz widział ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Piękny rozdział. Żydzi do dzisiaj nie czytają tego rozdziału, bo coś im się nie zgadza, bo coś zaczyna się dziać w duchowym świecie. Są ciągle jeszcze zamknięci, oporni. Ciągle jeszcze zasłona jest na ich oczach, na ich sercach. Ale w 52... W 52 rozdziale Księgi Izajasza, jak sobie tylko na chwilę otworzymy, jeżeli mamy Pismo Święte, a miejmy ze sobą Boże Słowo, aby też czytać. W, 50, w 52 rozdziale kiedyś nie było przecież rozdziałów, to była jedna całość, to była jedna treść. Chcę przeczytać 14, 15 wiersz. Jak wielu się przeraziło na Jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd. A Jego postać nie taka jak synów ludzkich, tak bardzo był zeszpecony Jezus Chrystus z powodu naszych grzechów. Dlatego, że my jako ludzie tak bardzo zeszpeciliśmy obraz czystej, prawdziwej Bożej miłości. Mówię o ludzkości, o nas. Ale również każdy z nas osobna, mniej czy więcej. Jezus był zeszpecony, wisiał na krzyżu i w końcu wypowiedział słowa: wykonało się, stało się, wypełniło się. Przychodzi światłość, przychodzi zbawienie, przychodzi odtworzenie Bożego obrazu, Bożego obrazu w życiu człowieka. I tak jak na początku Bóg powiedział: Niech stanie się światłość, stała się światłość również w Jezusie Chrystusie. Po to, aby przywrócić ten piękny obraz Boga w życiu Twoim i w życiu Moim. Grzech jest największym problemem człowieka. Nie choroba, nie jakieś sprawy, trudności finansowe, ale grzech. Jezus Chrystus został zniszczony, zbity, skatowany, zhańbiony, obdarty z szat. Z powodu naszych grzechów. I czytamy tutaj, gdy wrócimy do Ewangelii Jana, że trzeba było dokonać pochówku ciała Jezusa Chrystusa. W tamtym czasie, kiedy krzyżowano skazańców, tak jak wspomniałem, to oni wisieli na krzyżu, aż musieli umrzeć. Zwycięczenia, spragnienia, z, z braku tchu. W filozofii Rzymu tak twierdzono, że kara nie kończy się z chwilą śmierci, zgonu, ale trwa dłużej. Dlatego skazańców normalnie nie ściągano z krzyży. Oni tam wisieli dla przestrogi, dla innych. Oni tam wisieli. Dlatego Czasu aż dzikie zwierzęta rozszarpywały ciało, dzikie, drapieżne ptaki. Totalna dewastacja ciała człowieka. Jaki obraz. To pokazuje, jak tragiczny jest grzech, jak tragiczny w skutkach jest grzech. Ale dlatego, że to były. Dni przygotowania to był dzień przygotowania, dlatego że nazajutrz sabat, a jeszcze pascha, Żydzi poprosili, żeby usunąć te zwłoki, żeby to nie było jakimś widokiem, bo przecież mamy święto. W tamtym czasie takich skazańców to zakopywano gdzieś do jakiejś wspólnej mogiły, przysypywano ziemią. Nikt o nich nie pamiętał. Wszyscy Żydzi wiedzieli, że trzeba zmarłych pochować. Tym bardziej, gdy ktoś z rodziny umierał, ktoś bliski, przyjaciel, nauczyciel, mistrz, Jezus skonał na krzyżu. Powiedział, wykonało się. Wykonała się światłość dla życia człowieka. Ja się pytam, gdzie byli uczniowie, gdzie było tych jedenastu? Czyż oni nie wiedzieli, że trzeba pochować Jezusa? Trzy lata z nim chodzili. Widzieli cuda. On się o nich troszczył. Uzdrawiał. Uzdrawiał uczniów, uzdrawiał innych przez uczniów. Widzieli cuda. Gdzie oni byli w tym czasie? Jak bardzo można się rozczarować człowiekiem, zawieść na człowieku. Nawet jak wszystkiego nie rozumieli, bo im się świat zawalił, bo myśleli, że to Mesjasz, że zaprowadzi im porządek, wolność od rzymian. No oni mieli całkowicie inne wyobrażenie o Mesjaszu. Dzisiaj Żydzi też mają całkowicie inne wyobrażenie o Mesjaszu. No i faktycznie Jezus przyjdzie. Jako wielki Mesjasz, jak wyzwolicie, będzie walczył za Izraela, ale nie to dzisiaj z naszym tematem. Ale pytam się, gdzie był Jan, gdzie był Piotr, Tomasz, Szymon, inni, gdzie oni wszyscy byli? Nie zatroszczyli się chociażby o to, żeby poczciwy pogrzeb, ostatnią posługę uczynić dla swojego mistrza. Można się zawieść, prawda, na człowieku, ale w tym momencie. Gdy nie było jedenastu, pojawili się inni. I znów zadaje pytanie, kto to był Nikodem i Józef? To byli uczniowie Jezusa tak potajemnie, tak z obawy przed innymi. Czytamy o Józefie, że był uczniem Jezusa, ale potajemnie, nie tak otwarcie, nie był taki odważny, nie był taki heroiczny, żeby wszędzie mówić, Jezus jest mesjaszem, do niego należy, wszystko zostawiłem, to tych dwunastu, już dwunastego nie było, bo już stracił życie, sam do tego doprowadził, to tamci poszli za Chrystusem, to tamci byli wierni przez trzy lata. Nawet jak inni zostawili Jezusa, bo im się nauka nie podobała, bo za twarda mowa i tak dalej. Ale w tym momencie, w tym momencie, kiedy tą ostatnią posługę należałoby wykonać, nie było ich. A pojawili się tacy, którzy tak na dystans, tak potajemnie, bo obawiali się o swoją reputację, obawiali się o swoją pozycję. A może nie chcieli stracić swojej majętności, bo przecież Jezus nawoływał, że trzeba wszystko sprzedać, zostawić tak jak Piotr i pójść za Jezusem. A tutaj czytamy o Józefie, że był bogaty. Ta prawda, ta rzeczywistość zauważam, że ciągle się powtarza. Na różnych płaszczyznach naszego życia. Czyż nie jest tak, że niejednokrotnie liczyliśmy na kogoś? Wiązaliśmy naprawdę zaufanie wielkie z daną osobą. Myślimy, na tym człowieku można polegać. Zawiódł. Jeden, drugi, trzeci. Ale inni. O których nawet nie pomyśleliśmy, nawet na myśl nam nie przyszło, że ktoś taki mógłby nam pomóc. I on wyciąga rękę do nas, aby nam pomóc, aby, aby wyjść naprzeciwko nam. Nie spotkaliśmy się z takimi sytuacjami. Ja się spotkałem, nawet w tym zboże. Ile razy to liczyliśmy, czy liczyłem na tą, na tamtą, na jeszcze inną osobę, że coś będzie, że będziemy razem, że będziemy działać, że będziemy, będziemy angażować się w budowanie Bożego Królestwa. Rozczarowanie, rozczarowanie. Nie przez Pana jedna, druga, trzecia noc. Ale Bóg posyła innych znów ludzi, których nawet nie myślałem, że, że Bóg pośle, że, że z nimi coś można w ogóle zacząć działać. I są wierni, i są prawdziwi. I są rzetelni. Tak było w przypadku pogrzebu Pana Jezusa. Nikodem w nocy przyszedł do Jezusa, aby z nim rozmawiać. Nie w dzień. To był dostojny człowiek. Był nauczycielem pisma, faryzeusz, no, coś wiedział. W nocy pokryją, żeby jego towarzysze go czasami nie zobaczyli. A dzisiaj w Ewangelii Jana czytamy o tym. W Izraelu dzisiaj jest tak, że się nawracają z judaizmu. Ludzie przyjmują wiarę Jezusa Mesjasza. Są to tak zwani mesjanistyczni Żydzi. I są tacy, którzy są takim przypadkiem Nikodema w ukryciu. Bo z powodu rodziny, z powodu znajomych, sąsiadów, praca, żeby się nie dowiedzieli, pokryjomu. To są takie przypadki Nikodema. Nikodemowe przypadki. Są też przypadki Pawłowe, kiedy oficjalnie, gdy ktoś przyjmie Jezusa, głosi, mówi, niczego się nie obawia, nawet gdy będzie musiał cierpieć. Ale zauważamy, że i dzisiaj jest tak wszędzie, kochani, że są i tacy, i tacy ludzie. I czasami możemy się i gorzko, i bardzo pozytywnie rozczarować. Bo myślelibyśmy sobie, że na takich ludziach, o których myślimy, że to są solidni, to są ludzie, na których rzeczywiście można polegać, to oni nie zawiodą, będą zawsze obecni, będą zawsze na miejscu, będą zawsze gotowi. Nieraz tak jest, ale nieraz też tak nie jest a znów ci, którzy gdzieś zawsze z boku, tacy, no tacy nie zdecydowani, ale przychodzi moment, taki moment przełomu, takiego przeobrażenia i zaczynają działać. Zaczynają rzeczywiście widzieć swoją rolę w tym, co mogą zrobić dla innych, dla Boga, dla Bożego Królestwa, dla zboru, dla służby w zborze. Kim był ten Józef z Arymatei? Czy jak tu jest napisane w brytyjce z Arymatii. Ewangelista Marek mówi, że to był znakomity członek rady. Czyli to był człowiek, który znał pisma, który, który był szanowany, który miał swoją pozycję. To nie był ktoś taki, z kim się nie liczono. To był znakomity członek rady. Znów Mateusz mówi, że był bogaty. Powiem Wam moje przypuszczenie. Może się ono zgadzać z rzeczywistością, może nie. Ale nie wypacza to absolutnie też prawdy teologicznej. Ja myślę, że mógłby to być, Józef z Arymatei, mógłby to być ten młody człowiek, bogaty, który przyszedł do Jezusa. Co mam czynić, abym był zbawiony? Bogaty, dostojnik. Ewangeliści tak go opisali, jako bogaty, jako dostojnik. Odszedł zasmucony. On miał zainteresowanie Jezusem. On przyszedł do Niego. On rozmawiał z Nim, ale był bogaty. To bogactwo go cały czas trzymało na taki dystans do Jezusa. Znowu nikodem, pozycja. No jak, no żeby nie stracić swojej pozycji. Posada. Czyż nie mógł być to właśnie ten bogaty młodzieniec, który odszedł zasmucony? Ale to mi mówi, bo to jest Ewangelia, że nawet jeżeli komuś coś, nie wszystko pasuje w Bożym Słowie, te, te wyrzeczenia, ta cena, którą trzeba zapłacić, jest za wysoka. I może odchodzisz, może na dystans jesteś, to Bóg ciągle na ciebie czeka. Bóg nie zrezygnował z Nikodema, i również z tego Józefa, który był bogaty i był dostojnikiem. Czy był to ten bogaty młodzieniec? Czy nie? To już nie jest aż tak istotne, ale był bogaty i był dostojnikiem. Taki przełom przychodzi, taki moment, kiedy zaczynasz inaczej myśleć, zaczynasz. To jest od Ducha Świętego, to nie jest coś, co, co sam możesz sobie wypracować. To jest od Ducha Świętego taka inspiracja: zacznij coś robić, skończ z tym dystansem, zerwij z dystansem, przełam ten dystans, by zbliżyć się do Boga. I cokolwiek jest powodem, tego dystansu, tej odległości do Boga, to dzisiaj możesz to usunąć. Możesz powiedzieć: Będę ponad tym. Obojętnie, czy stracę pieniądze, czy stracę pozycję, obojętnie. Chcę, żeby Bóg, żeby Chrystus był na pierwszym miejscu w moim życiu. Bóg zawsze nam okazuje łaskę, miłosierdzie. Tych jedenastu zawiodło Jezusa. Nie byli nawet gotowi, żeby ściągnąć ciało Jezusa Chrystusa i godnie położyć gdzieś w grobie. Ktoś, kto był bogaty, to miał grób gdzieś w ogrodzie. To był Józef. Namaszczano, Nikodem przyniósł wonności, mieszanina miri i aloesu. Oni to uczynili. Dwun Tych jedenastu nie. I to jest zdumiewające, że kiedy Jezus spotyka się z tymi jedenastoma, jak my byśmy do nich się odezwali, jakbyśmy w ogóle zaczęli rozmowę? Ale z was, wierni przyjaciele, nie? ale na was można liczyć. Ile razy tak zwracamy się do drugiego człowieka, ale i zawalił na, na, całej, na całej linii, minus jak pas startowy. Nie? My tacy jesteśmy. A gdy spojrzymy na 20 rozdział Ewangelii Jana, mamy otwarte Biblię, wierzę, tak patrzę teraz po rzędach, niektórzy w komórkach, ale to też Biblia. Przynośmy Boże Słowo na nasze zgromadzenia, na nasze nabożeństwa. Bo czasami ja mogę się pomylić, czy mówca może się pomylić, przesłowić, bądźmy jak ci w Berei, którzy badali pisma, czy tak rzeczy się mają. Jeżeli chcesz badać pismo, to musisz mieć pismo w ręce. Okay? I w XIX wierszu czytamy tak, że gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po Sabacie, czyli niedziela, już niedziela wieczór, drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Po takim zawodzie, po takim rozczarowaniu, Jezus mówi do nich: Pokój wam. Ja tego się muszę uczyć. Żeby ci, którzy zawiedli mnie, ty się musisz pewnie też tego uczyć. Którzy ciebie rozczarowali, zawiedli. Kiedy pierwszy raz znów po jakiejś aferze spotka się z nimi: Pokój ci. To jest miłość, to jest łaska. To jest boża mądrość, boża miłość, boża sprawiedliwość. Stanął Jezus pośrodku nich. Pokój Wam rzekł. Ukazał im ręce i Bóg uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój Wam. To jakby raz było za mało. Jeszcze raz. Naprawdę daję Wam mój pokój. Posyłam Was. Tchnął w nich jeszcze Ducha Świętego. Oni nie byli tego godni. Oni nie byli tego warci. Ale na tym polega Boża łaska, że my, którzy byliśmy niegodni, nie byliśmy warci tego. Bóg nam swoją miłość, łaskę, przebaczenie i powołanie i wezwanie do służby okazuje i daje, abyśmy mogli wypełnić Jego wolę, pomimo tego, że zawiedliśmy. Dzisiaj ja chciałam, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem i bez względu na to, czy jesteśmy wierni dzisiaj Bogu, czy może jesteśmy zdystansowani, jak Józef i Nikodem. Abyśmy mogli dzisiaj podjąć decyzję, zrywam z dystansem, zrywam z tą odległością, z tym takim powierzchownym chrześcijaństwem. Ile wierzących jest, ile chrześcijan nazywają się wierzącymi chrześcijanami, mówią, że wierzą w Boga, przychodzą do kościoła no, dwa razy w roku, a może kilka razy więcej. Ciągle dystans, ciągle swoje inne sprawy mają, zarabianie pieniędzy, rodzina, urlop i tak dalej. To wszystko jest też ważne. Ale ma podlegać pod Chrystusa. I wtedy będzie błogosławione i finanse, i rodzina, małżeństwo, i dzieci. Gdy wszystko będzie podlegać pod Chrystusa, a nie będzie nad Chrystusem. Jest też takie przesłanie, które wynika z tego tekstu. Józef udzielił swojego grobu Jezusowi. Jest taka myśl, taka przenośnia, którą możemy tutaj też użyć. Jeżeli my udostępnimy, czy udostępnilibyśmy grob, swojego grobu dla Jezusa, jaki będzie tego efekt? Dzisiaj czasami ludzie jeszcze za życia wiedzą, gdzie będą pochowani. Moja mama, jak jeszcze żyła, mówiła: obojętnie mi, czy tu, czy tam, Pan mnie znajdzie. Ale leży ze swoim mężem. Już jest płyta grobowa. Kochani, tu jest pewne przesłanie, że kiedy ja mój grób udostępniam Jezusowi, to wiem, że ten grób będzie pusty, że tak jak Jezus został wzbudzony i opuścił ten grób, to nie był jego grób, to był grób Józefa, tak i mój grób, kiedy ja tam kiedyś zostanę złożony, ja też opuszczę. To nie jest moje miejsce, gdzie spędzę wieczność. Będzie udział w zmartwychwstaniu, mój udział, dlatego że Jezus zmartwychwstał. Jezus pokazał tą prawdę zwycięstwa życia nad śmiercią, przez zmartwychwstanie, również kiedy łazarza wyprowadził z grobu. Kiedy mnie kiedyś złożą do grobu, mnie Jezus też wyprowadzi z tego grobu, ciebie też. Masz tą pewność? Amen. To jest nasza perspektywa, to jest nasza radość, to jest nasza nadzieja. Nadzieja, którą Bóg nam daje, sięga poza grób. Tak mówi Boże Słowo. W jednym miejscu Bożego Słowa apostoł Paweł mówi: Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nad żywymi i nad umarłymi panować. I konkluzja jest taka tej myśli, że dlatego czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Ja wiem jedno, kochani, że kiedy ja umrę, mój grób należy do Jezusa. Tak mówię w przenośni: mój grób należy do Jezusa. I wiem, że kiedy ja umrę, to ciągle Jezus będzie nade mną panował, bo Jezus panuje nad żywymi i nad umarłymi. I przyjdzie czas zmartwychwstania, pochwycenia kościoła do, do nieba, do tego miejsca, gdzie Jezus nam przygotował. Czy dzisiaj zachowasz się jak Józef i Nikodem? Czy dzisiaj będziesz wierny i powiesz: Panie, wszystko Tobie oddaję, tylko Ty się liczysz? Jestem gotowy zapłacić cenę. Ludzie może mnie wyśmieją, to niech mnie wyśmiewają. Jeżeli mniej będę zarabiać, bo nie będę oszukiwać, nie będę kradł, nie będę w Urzędzie Skarbowym krzywo wypełniać, mniej będę miał, ale wiem. Że należy do Ciebie. Chcę zerwać ten dystans. Chcę być wierny Tobie. Chcę odrzucić wszystko to co, to, co Ciebie nie chwali. Jeszcze taka jedna myśl, która mi teraz przychodzi, zaraz będziemy się modlić. Nikodem do Jezusa przychodził w nocy, ale tu pokazany jest jako bohater. Tydzień temu mówiliśmy o Gedeonie, który rozwalił posąg i słup Baala w nocy. I został nazwany bohaterem, bo zaczął coś czynić, bo nie powiedział: Tak już musi być do końca życia. Są rzeczy, które może rzeczywiście w nocy trzeba porozwalać w naszym życiu. Czasami może być hołdowanie Baalowi w nocy. Też jest taka myśl: trzeba by to rozwalić. To, co cały czas trzymacie na taką odległość do Boga, rozwalić to, ściąć ten słup, skończyć. Niech będzie jedność z Bogiem, bliskość, gorliwość. Niech Boże słowo Boża, prawda tyczy. I kieruję mnie w moim myśleniu i w tym, co mówię, i w tym, jak decyduję. Bo zawsze decydujesz. Zawsze i ja decyduję. I dzisiaj, w tym momencie, zawsze każdy na tym miejscu podejmuje decyzję. Albo tak, albo nie. A dzisiaj chciałbym, abyśmy się nauczyli od tych dwóch, którzy byli na odległość, a tak blisko byli, jak żadni z uczniów Jezusa Chrystusa. Powstaniemy do modlitwy. Panie, Ty przenikasz nasze serca. Ty prześwietlasz swoją miłością. Panie, Ty widzisz, gdzie się zagubiliśmy, gdzie się oddaliliśmy od Ciebie. I dziękujemy, że zwracasz się do nas słowami pełnymi pokoju. Pokój Wam. Dziękujemy Ci, Panie, że widzisz nas ciągle jeszcze w naszym upadku, w naszej słabości, w naszym oddaleniu się od Ciebie, Naszej jakiejś powierzchowności i mówisz do nas: Pokój Wam. To zmienia moje myślenie. To łamie moją dumę i moją pychę. To sprawia, panie, że z miłości do ciebie chcę ci służyć. Oddalam od Ciebie wszystko to, co oddalało mnie od ciebie. Rezygnuję ze wszystkiego, co zasmuca ciebie. Panie, chcę być dzisiaj Twoim sługą. Chcę wykonywać twoje posługi, tak jak wtedy Nikodem i Józef. Chcę angażować się i ingerować w twoje królestwo swoim życiem. Panie, przebacz. Jeżeli jesteś na tym miejscu i Duch Święty też pokazuje ci pewne rzeczy w twoim sercu, w twoim życiu. Pewne już nawet zwyczaje. I wiesz, że to się Bogu nie podoba. Wiesz, że ciągle jesteś gdzieś daleko. i Inni mogą się angażować, ale nie Ty, bo, bo coś cały czas Cię trzyma, wiąże. Czy w dzień, czy w nocy. Dzisiaj Bóg zwraca się do Ciebie. Pokój Ci. Pokój Ci daje. Przyjdź do mnie. Bóg daje nam swojego świętego ducha. Teraz możemy stać przed Bogiem w modlitwie. I On przenika nasze serca, przenika naszą rzeczywistość, widzi wszystko, to, czego inni nie widzą, Bóg wszystko widzi. I patrzy wzrokiem pełnym miłości i przebaczenia i uzdrowienia. Czy jesteś gotowy powiedzieć, Panie, oczyś mnie, przebacz mi, przyjmij mnie, użyj mnie, napełnij mnie swoim świętym Duchem. To jest czas modlitwy. Twojej. Osobistej, cichej, w głębi Twojego serca, którą Bóg dokładnie, głośno słyszy. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wielką miłość i łaskę. Dziękujemy za Twoją wierność, za Twoją cierpliwość, że ciągle czekasz, że nigdy z nas nie rezygnujesz. Panie, modlimy się o to, aby ten czas, tych świąt, zmartwychwstania Twojego, miał swój wyraźny wydźwięk, nie tylko w tych kilka dni, ale przez cały rok abyśmy żyli twoim zmartwychwstaniem abyśmy byli otwarci byśmy byli gorliwi w służbie w wierze dla ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa amen amen